To jest program Temat Dnia Piotr Trębski Dzień dobry, szczęść Boże. Dziś w studiu mam zaszczyt gościć księdza arcybiskupa Henryka Hozera ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Szczęść Boże, księdze arcybiskupie. Słuchaczy i widzów już niebawem przy wigilijnym stole będziemy dzielić się opłatkiem, składać sobie życzenia, pewnie takie spotkania w miejscach pracy, w szkołach, we wspólnotach już za nami. Przy tej okazji nie brakuje takich kwiecistych, barokowych życzeń, ale wśród nich są też te proste, spokojnych świąt. Ja to czytam jako życzenia braku troski, uwolnienia. Od wszelkiego rodzaju konfliktów, i zapytam na początku, czy rzeczywiście spokój, którego chyba nie należy mylić z pokojem, jest najbardziej potrzebny w święta i na co dzień? Powiedziałbym, że potrzebny jest spokój, który jest pokojem, jednak, dlatego że pokój jest swego rodzaju rzeczywistością wewnętrzną człowieka pokój jego umysłu, jego serca. Natomiast spokój jest swego rodzaju sytuacją nieruchomości, można by powiedzieć. Właśnie chciałem zapytać, czy tego spokoju nie należy zatem mylić z uśpieniem? No tak, no można, można mylić wówczas, kiedy ten spokój nie jest reakcją na nadmiar burzliwych wydarzeń. Także to są wszystko bardzo przybliżenia trudne. Niemniej. Dzisiaj na pewno potrzebne jest jakieś uspokojenie, trochę uspokojenie burzy na jeziorze, którą to burzę uciszył Jezus Chrystus, ten, który dzisiaj się urodzi. A więc dlatego Jego prosimy, żeby nam pomógł swoją siłą wzmocnić nasze siły, jak śpiewamy w kolędzie. A myśląc o życiu publicznym, o ostatnich wydarzeniach w Sejmie, na ulicach, o tej polaryzacji, totalnej bym powiedział, polaryzacji środowiska, polaryzacji na scenie politycznej, ale też w życiu codziennym, społeczeństwa, czy ten spokój do osiągnięcia jest możliwy? Czy możliwy jest pokój i czy w ogóle możliwe jest pojednanie w najbliższym czasie w Polsce? Jest możliwe, wszystko jest możliwe pod warunkiem dobrej woli, dążenia do uciszenia nadmiernie rozchusianych emocji, dążenia do dialogu przede wszystkim, bo polaryzacja może być jednocześnie podstawą dialogu, który się prowadzi i który prowadzi również do zmniejszenia napięcia tej polaryzacji. Przyznam, że jako obserwator wydarzeń. Społecznych, politycznych, nie widzę woli do prowadzenia dialogu. Są deklaracje, ale nie widzę możliwości przekucia tych deklaracji w czyny. Ja bym się zgodził z Pana spojrzeniem na sytuację, i to jest niebezpieczne, ale ja widzę jeszcze inny, bardzo niebezpieczny objaw tej sytuacji, mianowicie ten, który polega na przekraczaniu, przekraczaniu granic. Po prostu przekracza się granicę celowo, co nazywa się słowem transgresja. Nie tylko przekraczanie granic, ale również na fali jakiejś agresji. To jest bardzo dobre słowo, transgresja. I ona powoduje, że po prostu traci się ramy tego, co być powinno, tego, co jest sprawiedliwe, tego, co jest obowiązkiem i łamie się bariery życia społecznego. Księże arcybiskupie, kto przekracza te granice i jakie konkretne przykłady takich sytuacji możemy podać? No, możemy. Moim zdaniem bulwarsujące jest to, że nastąpiło, nastąpiło zerwanie Sejmu. Przypomina to najgorsze czasy końca XVIII wieku. Zablokowanie obrad. Tak, zablokowanie B obrad. To jest po prostu brak szacunku do najwyższych władz państwowych które w końcu decydują o stabilizacji państwa, czyli też zabezpieczenie naszego dobra wspólnego, a przecież nie ma wyższej władzy ustawodawczej, która ma przełożenie później na władzę oczywiście wykonawczą, jak Sejm Rzeczypospolitej, gdzie tymi posłami są ludzie z wyboru społecznego, z wyborów powszechnych, a więc... Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. W tym sejmie większość ma prawo i sprawiedliwość. Czy są takie aspekty działalności partii rządzącej, o których możemy powiedzieć, no, poniekąd zasłużyli sobie? Na pewno jest wiele błędów i wiele, powiedzmy, sytuacji, które można by uniknąć. Nie wiem, czy przy większym doświadczeniu politycznym, czy przy lepszej dyplomacji. Ja widzę często brak dobrej dyplomacji w działaniu niektórych organów rządowych, które właśnie powodują, że dochodzi do spięć. Dochodzi, Czyli chodzi o komunikację. Chodzi o, o komunikację również, ale też dyplomacja jest spojrzeniem perspektywicznym. Można łatwo popełnić błąd. błąd Perspektywy, jak to mówią Francuzi, a więc y, nie widzieć następnych kroków, następnych e, elementów, e, skutków <coughs> e, swojego działania. E, ja myślę, że to jest dla wszystkich szkoła dobrego rządzenia w tej chwili, żeby się na błędach przynajmniej uczyć. To jest też dobra szkoła. Pytanie, czy się Polska na może sobie pozwolić na to, żeby wszyscy się po kolei uczyli na błędach? Błędy każdy popełnia, ale skala tych błędów może być bardzo różna. Niewątpliwie mam wrażenie, że ci, którzy tak beztrosko rzeczywiście dokonują transgresji, eskalują, jak się dzisiaj mówi, konflikty, nie zdają sobie w pełni sprawę, co się dzieje wokół Polski. Co się dzieje w Europie, co się dzieje w świecie, jak jest ogromna destabilizacja na scenie międzynarodowej. To jest świat, który traci grunt pod nogami, i dlatego konsolidacja naszej postawy, naszego państwa jest rzeczą absolutnie nadrzędną w stosunku do tego, co się dzieje wokół. Mam nadzieję, że być może te święta będą jakąś przerwą, jakąś, jakąś okazją do zmiany retoryki, zmiany postaw, ale to są, jak to się mówi, czasami pobożne życzenia. Byłoby bardzo źle, gdyby w czasie świąt te akcje transgresyjne, jeszcze raz wrócę do słowa, trwały. Przy wigilijnym stole unikać tematów politycznych czy rozmawiać, przekonywać się? No uniknięcie nie jest rozwiązaniem. Na pewno przekonywać, ale znowu w jakiejś kulturze poszukiwania wspólnego dobra, jakiś, jakiś średni, średniej, że tak powiem, bo w końcu zbliżenie stanowisk polega na tym, że Odkrywa się rzeczywistość, która jest poza nami, a nie tylko w nas. A więc zgadzamy się co do pewnych wartości, do tych rzeczy, które nazywamy też nie mającymi wagi materialnej, imponderabilia, a więc wartości duchowe, które powinny być nadrzędne wobec takich sytuacji i zacietrzewienie, pieniactwo, które się coraz bardziej pojawia, które to cechy są zresztą naszą wadą narodową, powinny być dostrzeżone na czas, żeby ich uniknąć. Ja pozwolę sobie, <laughs> przepraszam, zacytować. Powiedziałbym klasyka świętego Mateusza Ewangelista. Każde królestwo wewnętrznie skłócone, pustoszeje i żadne miasto, ani dom wewnętrznie skłócony nie ostoi się. Chyba za mało pisma świętego czytają nasi politycy. No, niestety, pismo święte, mimo że jest wydawane w wielkich nakładach, nie do wszystkich rąk trafia. Najczęściej wszyscy... kupowana książka. Książka, tą, ale jednocześnie na naj, najrzadziej czytana być może. Wystarczy choćby czytać lektury codzienne, które są w liturgii, już daje to dużo mądrości, a właśnie te skłócone, skłócone państwo, skłócone, skłócone społeczeństwo, które prowadzi do ruiny, czy też budowanie na piasku, na ruchomych piaskach, braku podstawy, fundamentu, który wszystkich łączy, jest też postawą która się źle kończy, która kończy się katastrofą często. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polskiego, arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział na początku grudnia, że Kościół i państwo powinny zachować autonomię i życzliwą współpracę w obecnej rzeczywistości politycznej, kiedy rządzi partia deklarująca przywiązanie do wartości chrześcijańskich i opierająca się zgodnie z deklaracjami na tych wartościach. Jak sądzę, ta współpraca jest owocna lub w miarę owocna. Pewnie nie na każdym polu. Nawiążę do wydarzeń sprzed kilku miesięcy. Przyjęcie przez prawo i sprawiedliwość ustawy zakładającej całkowity zakaz aborcji i karanie kobiet za dokonanie aborcji byłoby, powiem kolokwialnie, zakładaniem sobie pętli na szyję rządu i większości sejmowej. Ale Kościół powtarza y, swoje przekonanie, że życia trzeba chronić od poczęcia. Czy zatem episkopat będzie wywierał jakiś nacisk na ustawodawcę, czy pozostanie tylko i aż przy głoszeniu swoich przekonań? No y, głoszenie przekonać na forum publicznym już jest pewnym wpływem na sytuację, ponieważ działamy poprzez świadomość obywateli. To oni decydują w końcu o swoich postawach osobistych, ale jednocześnie o kształcie prawa, który ma charakter normatywny. O tym nie wolno zapominać. Na pewno nie zawsze to prawo jest obligatoryjne w tym znaczeniu, że można go wymusić, ale niemniej rolą prawa jest pewna normatywność, która. E, powinna dotyczyć wszystkich obywateli. Życie ludzkie jest naczelną, najwyższą wartością, jaką dysponujemy. I ochrona życia w jego e, skrajnych e, e, momentach istnienia, więc od początku do końca, nierelatywizacja tego życia, bo ona jest wartością podstawową, jest postawą, której człowiek się nie zrezygnuje i będzie wykorzystywał wszystkie, wszystkie środki, żeby ten to wielkie dobro, tę wartość życia ludzkiego, zachować, bo y, y, rozpoczęcie procesu relatywizacji życia ludzkiego kończy się zbrodniami. O tym nie wolno zapominać, i o tym uczy nas historia. E, episkopat y, projektu ustawy przygotowanego przez Ordo Juris nie poparł y, ze względu Przede wszystkim wyłącznie albo między innymi proszę mnie sprostować, z uwagi na zapis o możliwości karania kobiet za dokonanie aborcji. Można odnieść jednak takie wrażenie, że ten projekt zgłoszony w tym czasie pod obrady Sejmu był dolewaniem jednak oliwy do ognia. Chciałbym sprecyzować, że episkopat, ja osobiście popieraliśmy ten. Projekt ustawy z zastrzeżeniem dotyczącym jednego właśnie aspektu karalności kobiet. Kościół nigdy nie uważa, że te, kościoły, te kobiety są niewinne, bo w prawie kanonicznym one są obarczone największą karą kanoniczną, jaką jest ekskomunika, latę sentencji, a więc bez orzekania automatyczną ekskomuniką są obłożone. Niemniej rozstrzygnięcie problemu, który jest problemem sumienia, dokonuje się inforo interno, a więc dokonuje się w cztery oczy, można by powiedzieć, między osobą zainteresowaną, czy której to dotyczy i penitencjarzem, który ma możliwość po nawróceniu, po uznaniu tego wielkiego błędu, no i, i, i grzechu zabójstwa własnego dziecka, żeby zwolnić z winy. Prawda? To jest tylko Kościół ma takie mechanizmy. Niemniej zwracam uwagę, że rozpatrywanie bardzo trudnej winy subiektywnej kobiety w, w trybie procesowym jest niewykonalne. Jest niewykonalne. I dlatego ten mechanizm zaproponowany jest niedobry. Natomiast uważam, że bezwzględnie trzeba karać aborterów, którzy zawodowo się tym Zajmują i dzięki którym y, zabieg aborcji jest dziś i tak łatwo dostępny. Książę arcybiskupie, zamach w Berlinie przypomniał nam o zagrożeniu islamskim terroryzmem, a z drugiej strony patrzymy na dramat chociażby Aleppo. Jak zatem ustosunkować się do uchodźców i imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej? No, to jest kwadratura koła w pewnym sensie. Dlatego, że to są z rzeczywistości wydarzenia powiązane. To, co się dzieje w Aleppo, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ta makabryczna wojna, produkująca, że tak powiem, tysiące, setki tysięcy uchodźców, oczywiście się rozlewa na sąsiedni kontynent, czyli na Europę, która otworzyła swoje drzwi, ale jednocześnie wśród tych uchodźców no, są Wojownicy, tak zwane samotne wielki, jak się teraz okazuje, Państwa Islamskiego, które, tak jak wszystkie inne nurty, bardzo radykalne islamu, wydały wojnę chrześcijaństwu. Czy to oznacza, że I Europa za szeroko te drzwi otworzyła? Z pewnością za szeroko, zbyt naiwnie, bez należytej kontroli i w, w pewnym sensie. Ta postawa nakręciła falę uchodźców, z której zresztą korzystają przemytnicy, biorące ogromne pieniądze za przemyt ludzi z bliskiego wschodu, północnej Afryki do Europy i w sumie oni eksploatują tych uchodźców w sposób bezwzględny. Oczywiście przez to, że Europa przygarnia tak łatwo ludzi z innych krajów. Tu należy jeszcze jeden aspekt zauważyć: że kraje arabskie, zwłaszcza te produkujące ropę, są niezwykle bogate, mają ogromne przestrzenie i nie wykazują żadnej solidarności z tymi, którzy uciekają, z wyjątkiem może dwóch krajów tymi dwoma krajami jest Jordania i Liban. Ja podziwiam heroizm Libanu, który jest małym krajem, biednym krajem, który ma małą ludność i tam połowa ludności obecnie zamieszkującej to są imigranci. Oni już przeżyli falę imigracji palestyńskiej swego pomoc. czasu, dzisiaj mają tych imigrantów syryjskich. I jeszcze co trzeba zauważyć, obok wszystkich innych interesów wielkich mocarstw, tam jest ciągły konflikt, konflikt dwóch frakcji arabskich, yy, islamskich, to jest sunnici i, i szyici, prawda? Oni podgrzewają ten konflikt, dlatego że zamachy, które się dokonują, czy w Jemenie, yy, czy w, w Iraku, yy, są skierowane przeciwko. Wyznawcą tej samej religii muzułmańskiej. A więc sprawa jest niezwykle złożona i skomplikowana. Powinien być dużo większy nacisk na kraje arabskie, żeby one przyjmowali, przyjmowały swoich współbraci w religii. No i jednocześnie po Bratemców, jeśli chodzi o, o wspólne korzenie i historię. To na koniec chciałbym domknąć nasze spotkanie klamrą, czyli wrócić do Świąt Bożego Narodzenia, ale jeszcze łyżka dziękciu. Postępująca sekularyzacja sprawia, że są takie kraje na świecie, gdzie się nie składa życzeń wesołych świąt, choć to i tak jest frazes. Tylko Happy Holidays. Żeby czasem nikt nie poczuł się urażony. Happy w... Winter Holidays. Happy Winter Holidays, tak też. Tak. Żeby nikt się nie poczuł urażony, wykluczony w domyśle inne kultury, wyznawcy innych religii. Jak zatem obronić Boże Narodzenie? No, wracając do jego istotnego znaczenia, bo jest zasada, że natura nie cierpi pustki. Natura, horror, wakui i w tę pustkę ideową, religijną wchodzą oczywiście bardzo silne nurty innych religii lub też wierzeń, przesądów, których mamy mnóstwo, jeżeli zwrócimy uwagę na ogromny rynek wróżbitów i astrologów, którzy zastępują po prostu religię w dzisiejszym świecie, no i psychoterapeutów oczywiście też, prawda? A więc. Pozbawienie się wymiaru religijnego Europy Zachodniej, która wyrosła z chrześcijaństwa, przecież była stworzona przez chrześcijaństwo, powoduje, że Europa Zachodnia straciła system immunitarny, obronny. No i widzimy, co się dzieje, prawda? że Arabowie, którzy mieszkają w Europie Zachodniej, w ankiecie powiedzieli, że chrześcijanie są nierozpoznawalni. Po prostu swoją postawą swoim zachowaniem nie świadczą o religii chrześcijańskiej. To na koniec poproszę księdza arcybiskupa o złożenie świątecznych życzeń widzom telewizji Salwe. Widzom telewizji Salwe, która jest naszą telewizją decyzjalną, życzę, żeby te święta były tym, co oznaczają. Żeby były świętami bliskości Boga w stosunku do człowieka. Takiej bliskości bardzo Wzbudzającej zaufanie, wzbudzającej radość, wzbudzającej również ogromny optymizm. Z drugiej strony, bliskość Boga powoduje, że stajemy się bliscy między sobą, między ludźmi, bo odnajdujemy się w jednej rodzinie Bożej, i tej bliskości też. Życzę. Pasłuszkowie, którzy odeszli z Betlejem, wszystkim rozgłaszali, co widzieli i słyszeli, i byli przepełnieni radością. Niech ta radość będzie głównym akcentem naszych świąt, niech ona będzie jeszcze okazją do pogodzenia się w rodzinie, niech spory umilkną, niech zgoda zaistnieje i przez to będziemy Bogu dziękować za. Dar Jego Narodzenia. Gdyby to była wiosna, to bym dodał Alleluja, ale powstaje. Powstrzymość... Alleluja, można śpiewać <grym> przez cały rok. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, był gościem programu Temat Dnia. Bardzo księdzu dziękuję za wizytę. Bóg zapłać. Bóg zapłać, dziękuję bardzo. I ja też życzę błogosławionych świąt. Do zobaczenia, Piotr Trębski.